Rada Ministrów, czyli rząd, zajmuje się prowadzeniem polityki państwa, zarówno zagranicznej, jak i wewnętrznej. To podstawowe zadanie Rady Ministrów, które przysługuje temu organowi na zasadzie wyłączności. Wykonując to zadanie, czy realizując to zadanie, Radzie Ministrów przysługuje szereg kompetencji. Przede wszystkim wykonuje ustawy, wydaje rozporządzenia na podstawie upoważnień ustawowych, wnosi projekty ustaw, w tym projekt ustawy budżetowej. Wyłącznie Rada Ministrów może wnieść projekt ustawy budżetowej i w ten sposób Rada Ministrów zarządza, administruje całym państwem, kieruje administracją rządową, dba o interesy Skarbu Państwa. Ponadto Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną, w tym negocjuje umowy międzynarodowe. No i najważniejszym organem, członkiem Rady Ministrów jest premier, który nadaje jej ton i kieruje jej pracę.